Wygrałaś piątą edycję Jak oni śpiewają. W nagrodę dostałaś brylantowy mikrofon i możliwość nagrania płyty. I dlaczego nie zdecydowałaś się zrealizować tego planu, tej nagrody? Wiesz co, ja po prostu wstydziłam się troszkę tego, że to by były numery, które były wykonywane w czasie programu. Bo wydawało mi się, że ja umiem zrobić to lepiej. A to byłaby kompilacja po prostu utworów, które były wykonane w trakcie śpiewania live'ów. Więc ten materiał mógł być lepszy niż ten, co proponowali i ja po prostu zrezygnowałam z tego, myśląc, że mogę dać coś więcej słuchaczowi niż taką płytę. A nie jak bardzo się myliłam, no bo słuchacz może chciał taką płytę. Akurat taką płytę właśnie. A nie chciałaś tego potraktować jako pamiątki dla siebie, podziękowania dla widzów, którzy na ciebie głosowali, żeby to zrealizować, bo oni też na to czekali. To nie jest tak, że wiesz, że no, ty sobie podjęłaś decyzję, że tego nie zrobię, bo to jest mega komercyjne. A co sądzisz o widzach? Czy no, zawiodłaś ich? Mogą ich zawieść. Myślę, że mogą ich zawieść. Myślę, że oni czekali na tę płytę, a ja im tej płyty po prostu nie dałam. Bo uważam, że nie jestem zbyt dobra. Wiesz, to ja nie kokietuję. Ja po prostu rosłam w takim poczuciu, że nie jestem odpowiednią osobą. Jeszcze nie dorosłam do samej siebie. Że jestem gorszą wersją siebie. Że umiem coś zrobić lepiej. Że muszę się postarać. Że wiele więcej rzeczy powinnam od siebie wymagać. Że nie umiem jeszcze tak dobrze śpiewać, jakbym chciała. I cały czas to było takie od szkoły teatralnej zawsze we mnie, że jeszcze jestem nie taka. Że powinnam... Ja powinnam iść do przodu po prostu, dać coś widzowi, słuchaczowi, zrobić to po prostu najlepiej jak potrafię i iść dalej. A ja po prostu zawsze miałam takie poczucie, że jestem gorsza.